Już? Już jesteśmy bezpieczni? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Znajdź przejście do... O, a gdzie my teraz jesteśmy? Zapiszę. Wow, to nawet nie wiem, czy to nie jest już kolejna część nagrania, więc jeżeli to jest kolejna część, to... Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korle i widzimy się już w... 16 części. Zagrajmy w Obcy Izolacja. Gdzie jestem? Aha, to była fabryka syntetyków bodajże. Dobra, to jest tak głośno, że chyba mogę co najmniej chodzić na nogach, albo nawet biegać. Nie, biegać nie mogę. O, a tu ktoś do niego strzela. A tu są ludzie, wow. To bym ładnie się tu... Ale oni strzelali. Chyba nie do mnie, czy do obcego. Nie zwróciłem uwagi na to, że to są ludzie. Pytanie, czy mnie widzą, czy nie. Patrzą się jakby na mnie, ale tam przed chwilą obcy biegał. Chyba, że za mną jest gdzieś obcy. To też by nie było dobre rozwiązanie. Ale tu głośno. Będziecie strzelać do mnie, czy mam was zastrzelić? Dobra, będą. O. Wystarczyło ich tak postraszyć bronią. Co prawda mogę tam wejść do góry też. Zobaczę, jakąś mapę mam. Przetwarzanie płynu. Tutaj mam wejść. Mhm. Tylko mam wrażenie, że gdzieś tu obcy chodzi w takim razie. Dobra, tu coś i tak tam w korytarzu jest. Zobaczę, co tam u nich u góry było. Albo już chyba nie zobaczę, bo słyszę, że coś biega za mną. Może mnie na... Wow, wow. O, to są ludzie! Dobra, kobieto, wyciągaj rewolwer. No, apteczkę, coś ty wzięła, replay. Zaraz wrócimy do tych ludzi, wybijemy ich wcześniej po prostu. Wow. Dobra, okazuje się prawdopodobnie, że te drzwi to jest tak naprawdę przejście też tam na górę, tylko po prostu od drugiej strony, czyli nie musimy wychodzić tam i ryzykować, że nas zauważą, a możemy spróbować ich dorwać gdzieś tutaj. W okazji zauważyłem jedną niefajną rzecz, o, może powinienem korzystać z tego, że chyba przegapiłem, biorąc któryś tam z zapisów w tym miejscu, gdzie tam z ogniem tak walczyłem, przegapiłem koktajl Mołotowa i będziemy musieli poczekać gdzieś do momentu gry, gdzie się pojawi drugi taki koktajl. Niezwykle szkoda, ponieważ jest to jedna z lepszych broni na obcego, a w ten sposób się jej pozbyliśmy. O, jeżeli się nie będziecie odwracać, to ja to po prostu wezmę co moje. Jak się skrzynki nie świecą, to znaczy, że są puste. Czy to jest wszystko puste? Ja zobaczę, czy coś na stole nie leży, jakieś plany. To jest tylko części, części. Tak, tu nic więcej nie ma, ale mogę wstać, wziąć, kucnąć, tak. Mam nadzieję, że etanol mam jeszcze. Zobaczmy. W ogóle widziałem, że jest chyba taka możliwość, że ja... O, tylko tego tutaj nie sprawdzę. Etanol mam, ale zobaczę, czy nie ma takiej możliwości, że... Ja sobie wezmę już, zarezerwuję tę część, o, etanol tu na przykład. Teraz zobaczę, jak wejdę do apteczki, o właśnie, i rezerwując sobie jakąś rzecz na daną część, możemy tak naprawdę zwiększyć pojemność naszego magazynu, chociaż to sprawdzę jeszcze, bo, o tak, tu zaklepę akumulator już i zobaczymy, czy następnym razem, jak znajdziemy akumulator, to go po prostu podniosę. Czy to taki trochę głupi błąd w grze, o. Aha, to ja chyba drzwi otworzyłem. Dobra, oni są zaaferowani tym wszystkim. Zresztą to możemy sprawdzić tu, na tym etanolu. O, jak widać, udało się go wziąć, więc no to tak w ten sposób śmieszny możemy zwiększyć pojemność swojego, powiedzmy, takiego tu magazynu. Tu coś jest. Amunicja, dobra. I nie muszę do was strzelać. Co prawda się zastanawiam, gdzie tu mogę dalej iść. Chyba tędy pójdę. Wszystko, co miałem wziąć, wziąłem. Jeszcze zobaczę, czy tam nic nie było już.
Okej, okay. Niech sobie żyją, niech sobie obserwują. Może obcy przyjdzie ich odwiedzi. My w tym czasie pójdziemy tutaj dalej. O, to jest punkt zapisu. Czy też wesoło. Mam nadzieję, że nie będę żałował tego, że ich nie zabiłem. Tu widzę jakieś komputery, może będzie coś do przeczytania, ale to też za moment wszystko sprawdzimy. Tak, nie zabijając ich mam też ten plus, że no nie strzelałem, więc obcy mnie nie słyszy. Więc może... może to też również dobra, fajna strategia na to miejsce. Tu jest komputer, tak myślałem właśnie. Jest spokojnie na tyle, że chyba możemy przeczytać to wszystko bezpośrednio z komputera. Tylko jedna wiadomość. Prośba o konsultację z inżynierem. Czy ktoś z działu syntetyków mógłby zerknąć na mojego androida? Jestem po 24-godzinnym dyżurze, podczas którego zajmowałem się pacjentami z urazami, a przecież jestem dentystą. Wade zarządził ewakuację szpitala. Nikt mi niczego nie powiedział. Jeśli mam wyrabiać nadgodziny, muszę mieć kogoś do pomocy. Mamy tu przecież idealnie zaprogramowanego androida, ale zbiera się na nim kurz tylko dlatego, że najwyraźniej taki sam model zaczął wariować po drugiej stronie stacji. Co tam się do diabła dzieje? Przyślijcie mi tu kogoś, bo wnoszę formalną skargę. Fernandez, czyli nasz dentysta, którego przynajmniej z listy poznaliśmy wcześniej. Ktoś tu chodzi? Nie, czujnik dalej. Zachowuje się cicho, jeszcze zobaczę, czy tu... O, tu coś... A, raca. Racy mamy sporo. W sumie nawet nie wiem jeszcze do tej pory, do czego służy. Póki co, tak widzieliśmy, przydał nam się jedynie hałaśnik. Tu mamy zapis. W ogóle co ja tu mam zrobić? Znajdź wyjście do fabryki płynu do syntetyków. Dziwnie to jakoś określone. Nasz czujnik nie pokazuje, gdzie mamy iść, więc też nie jest do końca aż tak bardzo przydatny. Teraz tak, mapę mieliśmy. No tam jest ta druga śluza, tylko ona przepuszcza nas w sumie... O, a tu jest jakiś wykrzyknik. Żebym znowu czegoś zapomniał. Wykrzykniki, gdzieś jest legenda Y. To są coś interesującego. To ja może zobaczę, co to interesującego pominąłem. Albo, o, i zaraz tu wrócimy w ten sposób. Okej, okazało się, że tym czymś interesującym była po prostu winda, czyli tam możliwość przejazdu góra-dół i nic więcej, więc... trochę niepotrzebnie się może cofałem. Tu bardziej mnie zastanawia, co z tą platformą obserwacyjną, czy przez tych ludzi, no być może muszę ich jednak wybić, bo przez nich być może nie mogę wejść tam, gdzie powinienem. Tutaj są jakieś komputery, tu jest tak, tu nic, nigdzie się nie dzieje ciekawego. Chociaż znowu nie widzę, żeby tu oni mieli coś do dyspozycji, ale z drugiej strony, znaczy do uruchomienia, z drugiej strony, jeżeli ich nie zabiję, nie mogę się poruszać tam na dole swobodnie, więc no niestety, sprawdzimy, jak działają headshoty w tej grze. Mam nadzieję, że chociaż może szybciej bym załatwił ich pałką, no ale zobaczymy przynajmniej headshot, czy coś takiego tu istnieje. No kolego, giniesz po raz pierwszy. O! Istnieje headshot, ale nie do końca w takiej formie, jakiej bym to widział. Coś tam się dzieje. Mam obawy, że mogliśmy w ten dziwny sposób zwabić obcego, więc zapiszę jeszcze na chwilę i zaraz tu wrócimy. Okej, jesteśmy. Możemy już korzystać z naszego inwentarza. Mogę najpierw przeszukać ciała, ale... Dobra, amunicja, baterie mamy pełne. I jeszcze ciebie tutaj. O, baterie pełno. Wiele tu nie znaleźliśmy. Możemy teraz się rozejrzeć, czy tu coś nie leży takiego, co powinniśmy użyć, czy też uruchomić. I tyle z mojego skradania wyszło. Tu nigdzie nic nie widzę. Tam jest to pomieszczenie. O, a tu jest jakieś przejście, czy coś pominąłem? Może mogę ich nie zabijać? Czemu mi na mapie nie uwzględniło tego pomieszczenia? A nie, to jest tutaj. O, to jaka szkoda, jeżeli ich zabiłem na marne. Chociaż, o, tu coś jest. Ale tu są zamknięte drzwi. Tu nawet nie idzie użyć palnika. No dobra, idziemy na dół, bo powiem szczerze, że trochę się już pogubiłem w tym wszystkim. Jedyne, co zyskaliśmy, to tak naprawdę możliwość teraz spokojnego przejścia tam. Znaczy spokojnego, patrząc z perspektywy tej, że nam ludzie nie będą przeszkadzać, a nie tyle obcy, bo spodziewam się, że obcy tutaj też może być. Chociaż jest wyjątkowo cicho. Czujnik nam nie działa specjalnie. To wygląda, jakbyśmy mieli tutaj odblokować
Chyba, że najpierw tu musimy na górze coś uruchomić. To wszystko jest tak głośne. Duś, replay. Dalej nic. Tam jest jakiś jeszcze przycisk. Może on. A może misję powinniśmy zacząć raz jeszcze. Nie podoba mi się to. To tak trochę jest jak zapowiedź błędu jakiegoś w tej grze. Tam na dół mogę zejść? Nie. Też nie. I tu też nie. No dobra. To przyspieszę do momentu najwyżej, gdzie już będziemy wiedzieć, co możemy zrobić. Bo póki co nie chciałbym tak krążyć tutaj pół godziny i tego wrzucać, no bo to też nic chyba w tym interesującego nie ma. Przejdziemy się windą. Może znów ten sam błąd. Przejdziemy się drabiną na górę. Jeszcze tutaj sprawdzę szybko, czy czegoś nie ma do uruchomienia. O, coś do kliknięcia. Na pewno coś tu mogę zepsuć. Okej, z tego co zauważyłem, tu na ścianie jest coś zielonego. Więc prawdopodobnie tutaj będziemy mogli użyć. O właśnie, mamy dostęp do modyfikacji i ten sam dostęp do drzwi możemy uruchomić. Wyłączymy obraz z kamery, po co nas ktoś ma podglądać. I to prawdopodobnie chodzi o drzwi tam u góry, koło tych ludzi. Nie wiem, być może mogą ich nie zabijać, chociaż z drugiej strony no, tak się skupiłem na tym, że przebiec tam do nich, żeby pokonać tak najszybciej ich, załatwić, że pominąłem rzeczy, które tam po drodze były, chociaż trzeba przyznać, że nieźle schowane. Okej, przyszliśmy gdzieś do recepcji, a może, chociaż póki nie ma obcego na czujniku, to raczej nie powinienem się bać, przynajmniej tak się pocieszam. A jak to wyjdzie, to wszystko zobaczymy jeszcze, czy coś tu nie leży. O, są dwie szafki, obie na zielono, więc pełne różnych rzeczy. Części, zaraz z tymi częściami zrobimy porządek, po prostu gdzieś się już przypiszemy do jakichś innych elementów. Niski poziom mocy, czyli my jeszcze będziemy musieli gdzieś uruchomić coś. Teraz tak, co potrzeba? O, na przykład hałaśnik, albo jeszcze lepiej mina. Jakbyśmy chcieli to... A nie, części, gdzie tu są części? Czyli element B, czyli tak, na przykład apteczka, jakbyśmy chcieli zrobić. I zaraz sprawdzimy jeszcze raz nasz niecny plan. I teraz tak, prócz apteczki, co jeszcze potrzebuję? Tam jest akumulator, czyli coś takiego jakby z płynem. To nie, to nie, to nie. Szkoda, że koktajlu Mołotowa nie ma, bo o ile się nie mylę, to on potrzebuje też te części. No ale cóż, nie, osiągnięto limit, czyli to jeszcze o jakąś inną część chodzi, czyli bardzo możliwe, że jednak tu jedyne co to jest etanol, więc bardzo możliwe, że po prostu albo coś jest źle nazwane, albo jednak ten mój patent nie do końca działa, tak. To opisałem, teraz zobaczmy, gdzie jesteśmy. Mamy tu jakieś jeszcze przejście, recepcja, palnik. Ciekawe, czy jeszcze tu będziemy wracać w te okolice. Tam coś jeszcze leży. Aha, ja miałem chodzić, bo obcego nie ma. Bankomat, czy coś w tym stylu. Dobra, i to wygląda jak nasz zjazd, co prawda. O, do wieży tranzytowej, czyżbyśmy już gdzieś... O, wygląda na to, że jesteśmy gdzieś już blisko naszych przyjaciół, więc być może ich tu spotkamy. Ale by było też ciekawe rozwinięcie tej części. I chyba wyjdzie wtedy trochę krótsze, chociaż zobaczymy, co tak naprawdę tu się szykuje. Mówię, mogliby nam dać chwilę wytchnienia. O, ja zapomniałem w tym wszystkim o pulsometrze. Dobra, mamy pulsometr, ale i tak nic się nie działo strasznego, żeby się czegokolwiek obawiać. I co, jednak jeszcze nie jesteśmy tak blisko. O, ale nie, no jest całkiem niedaleko. Kojarzymy te miejsca. Tam jest ośrodek San Cristobal. Jakbym się zdecydował wrócić po mój koktajl Mołotowa, to właśnie tamtędy. O, tu mamy chyba jakieś ręczne otwarcie. Tak, możemy otworzyć. Z tego co zauważyłem, właśnie dużo jest takich przejść, które teoretycznie możemy odpalić tylko palnikiem, a się okazuje, że jednak nie. O! A już wiem, gdzie jesteśmy, tak. Tam moglibyśmy wjechać do tego szpitala. Wejść części. O, a ja tam jeszcze wejdę obok, tam była jakaś skrzynka. Nie wiem, czy tędy jakbym szedł do szpitala, chyba daleka droga by nas czekała. Chyba dopiero w przyszłości.
daleka droga by nas czekała, żebyśmy doszli do tego schematu koktajlu Mołotowa, więc mam nadzieję, że to nie będzie takie potrzeby. O, pamiętamy, że te drzwi były zamknięte z tej strony, ale przechodząc tutaj już je otworzyliśmy. Tak samo wiele jest takich przejść w szybach wentylacyjnych, których nie możemy otworzyć normalnie, a później już jest taka możliwość. Dobra, tu jest gdzieś... tak... O, ale się zagapiłem. Ale dobrze, nie ma obcego, więc utracono sygnał. Tak, bo to teraz jest dość już takie... Jeszcze niech nam dadzą znaczki, którymi możemy się mylić. To w ogóle będą... jaja. Dobra. Gdzie ja miałem iść? To już jest gdzieś niedaleko? Tak, tu gdzieś na dół. Kojarzę to miejsce. Punkt zapisu gdzieś był, ale chyba z drugiej strony. Wow. Czyli co, zaraz widzimy się z Taylor, mamy apteczkę. O, chyba jakiś filmik, tak. Wow, to czyż był Waits? Identify yourself. Ripley, from the Torrens. Relax, kid. Wow, uda się. What the hell is going on here, Marshall? Where's the security forces? You're looking at them. I've seen the creature. What is it? I don't know. Something brought here by Marlowe, the captain of the Anisadora. The ship that found the flight recorder. Is there anywhere safe left on this station? That creature's running around and the Seeks and Synthetics are less than friendly. Goddamn androids. Ripley? Taylor needs attention. Medical's a no-go. We can't take her there. We have a basic life support unit back at HQ. Then let's go! We need the transit to get to HQ, but it's down. Transit control is upstairs. Samuels says you're an engineer. Go make yourself useful, seeing as you screwed up the trap. Yeah, right. We'll talk about that later, Waits. You protect them while I'm gone, understood? Ricardo, get a lock on our radio so we can stay in touch. Okej, czy to wygląda na to, że znowu sami mamy gdzieś się udać? Uda się do sterowni systemu tranzytowego. Nie wygląda to strasznie, chociaż... Okej, czuję się świetnie, tak. Tak, wiem. I know. Okej. Nie, no, coś ty nadusiłeś. Raz jeszcze. Okej. Wydaje się, że droga jest prosta. Bo co to? Tu, tam wejść i tyle, ale znając życie, to nie będzie wcale tak łatwo. W sumie już widzę, że nie... A, tu jest jakieś przejście. Teraz tylko... O! Podoba mi się ten system zapalania świateł. Tak jak gdzieś jakaś czujka musiała nas wykryć. Wow, ktoś tu chrapie? Jest tu ktoś? Zobaczę przy okazji, czy tu nic nie leży. Siekiero klucz. Weź go. Czy toporko klucz? Dobra, ale widzę, że młoto klucz za to się nam przyda. Otwieramy. Już dawno, dawno nie usuwaliśmy tej klamry. Zastanawiam mnie w sumie, teraz nie pamiętam, ale zastanawiam mnie, czy nie było czasem, czy nie mogliśmy to już wcześniej wejść. Tak teraz zaglądam. Ciężko powiedzieć. Teraz tak, przywołaj windę. To nie wygląda za dobrze. Zapowiada się, że... to jest coś interesującego. Czyli windy też są po prostu interesujące. Ja może się odsunę nieco, albo w drugą stronę. Kto wie, co przyjedzie z windą do mnie. Dobra, jest czysto. Można wejść, tak. I te interesujące punkty, tak się okazuje, to są po prostu windy. No to jedziemy. Ciekawe, gdzie nas wywiozą. Znowu zapowiada się na to, że będę musiał się ganiać z obcym. Więc mieliśmy 5 minut spokoju. I niestety tylko 5 minut. Daleko gdzieś? Nie, to wygląda jakby... O, tu jest jakiś plan. Może... granat hukowy, czyż... O!
ktoś chce tu wejść. Pytanie, czy androidy, czy obcy? I czy tak naprawdę jak się postara, to wejdzie tu? Wymaga palnik gazowy. Czemu mam dziwne wrażenie, że znajdziemy ten palnik tutaj? I tak naprawdę nie wrócimy tą samą drogą, którą tu weszliśmy. Dobra, ja będę na pionowo chodził, bo wygląda na to, że możemy tutaj się spokojnie przemieszczać póki co. Nie ma żadnego androida. A cokolwiek chce tu wejść, jest uwięzione za drzwiami, o ile zaraz ich nie wyważy i tutaj nie wskoczy. Dobra. Aha, czyli gdzieś tam w środku miałem wejść. Jeszcze obejrzę, czy tu nic nie leży. Tu są szafki. To mi się nie podoba, bo... O! Wszedł, nie wszedł. To wygląda tak, że jak to odblokujemy, to ten ktoś może tam czasem... Czasem niestety wejść. No ale dobra, pobawimy się w O! Dobra. Zmiana planu. O. Dobra. Chyba nie jestem tu bezpieczny. Co się tu dzieje? Ha. I? Oho. Czujnik też nie najlepiej działa. No mam nadzieję, że ten ktoś coś tutaj odpali, uruchomi i ucieknie stąd. Ciekawe, co się stało, jakbym go zabił. Chyba, że on nie ma w planie... O! Myślałem, że chce zaglądać do szafy. Dobra. Widzę, że ma broń w ręku, czyli to na pewno nie jest przyjaciel. Moglibyśmy go zastrzelić, podobnie jak to było przed chwilą. No to jak? Przecież myślę, że to jest android. Pytanie, czy ten człowiek nam się do czegoś przyda, ale chyba nie. Wydaje mi się, że po prostu musimy go jakoś pominąć, zastrzelić. O, idzie tu. Albo nie. Spróbujemy wyjść przy najbliższej okazji. Zastrzelę go i po prostu ucieknę do windy. Chyba, że... Dobra, idzie do tamtej szafy naprzeciwko. Nie, nie do tej szafy. Wow. Wow, zupełnie nie ten kierunek. Nie... No dobra. Replay, strzelamy. Wow, uciekaj. Dobra, tylko teraz najgorzej. Znalazłem najgorszą chyba kryjówkę, jaką mogłem sobie wymarzyć. Dobra, spróbujemy wejść. Gdzie on jest? A, mam przecież czujnik. Czyli on gdzieś tam chodzi. Chodź tu. O! Teraz mam nadzieję tylko, że to nie zwabiło obcego. Ja sobie przeładuję broń w międzyczasie. No w końcu zaczęła się przydawać... Zarówno przydawać zaczęły się rewolwery, jak i pozostałe elementy, część amunicja, dobra. Czyli dobra zamiana. Wow! Ale tu ładnie to zniszczyliśmy, zachlapaliśmy krwią. Mam nadzieję, że nikt więcej tu nie przyjedzie. O, tam chyba jest zasilanie awaryjne albo coś, co przyciągnęło mój wzrok. Przytrzymaj LTRT. O kurczę, dół. A. Pytanie, czy kogoś lub czegoś jeszcze tu nie wpuszczę przy okazji. Mimo wszystko tam się coś dobija. Z drugiej strony też coś takiego jest? Otwórz ukończony system tranzytowy. Wow. No dobra. O, tu coś jest na zielono, więc być może to działa. Możemy to otworzyć? Nie. Dalej palnik gazowy. Czyli dalej poszukujemy czegoś, co by mogło nam odpalić ten system. Trzeba przyznać, że... O, tu coś... A nie, to szafka tylko. Że te kolejne
części gry. O, a tu może coś mogę odpalić. O, mogę, tak. Tylko pytanie, co w takim razie ten dźwignia zrobiłem, czy odpaliłem te komputery? O. Ktoś tu wszedł. Dobra, to jeszcze... O! Określenie nie powinno cię tu być. A, cześć, androidzie. Dobra, to zabawimy się w ten sposób. O, cześć. Cześć. O, chyba, że jeszcze jeden jakiś jest. Dobra. Dobra, dobra, dobra. I teraz biegnę. To już nie jesteś taki szybki, mam nadzieję przynajmniej. Wow, wow, wow. Szybko. Dobra. Tak, tak. O, tu jest komputer. Wejdź pod stół. Ripley, nie, nie wchodź pod stół. Dobra, jak on tu przyjdzie, strzelaj do niego. La. Głowa. O, o. Dobra, 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 dobra. Quick time. Uciekamy. Wow. To nie miało tak wyglądać. Dobra, mamy coś jeszcze? O, jest. Ile? No. Bo zaraz przyjdzie nam od save'a grać. Biegnij. No, ładnie. Biegnij, replay. Biegnij. Boże, jaki on jest. Ile? No dobra, stawaj, biegnij. Wow. Chyba najgorszy moment gry. Najgorzej, że nie wiem, co dalej mam zrobić. O, ładnie. Komputery prędzej zniszczę. Giń. No nie, to chyba już oznacza nasz koniec. I powtórzymy po prostu ten moment raz jeszcze. Dobra, i jest. Finish. Wow. Okej, czyli wracamy do momentu, gdzie złapał nas android. W sensie, że uruchomiliśmy tu komputery. I teraz pytanie... Mam trochę nieco inny plan, że po prostu nie pokażemy się mu. O. Teraz pytanie, czy on mnie widzi, czy on tak tylko... O. Prawda? Oczy mówią tak, jakby widziały. Ale mam nadzieję, że tak nie jest. Może właśnie się wtedy przestraszyłem, ponieważ wcześniej, jeżeli jakiś android mówił, że nie powinno cię tu być, to oznaczało to, że mnie zobaczył. Chyba idzie tędy, to my obejdziemy tędy. I teraz pytanie, gdzie on pójdzie dalej. O. Tak, i teraz spróbujemy go wyminąć. To by może... O, mój błąd wcześniej. Czyli uda mi się pójść. Tak, żeby on teraz tutaj się nie odwrócił. Interesujące. O, chyba jednak mnie zobaczył. Czyli jeszcze raz spróbujemy. I co to znaczy, że nie działa? Chyba działa dalej. Moja kolej, dobra. Ile razy? Cieszę się, że mamy zapas naboi. Żeby był nie do ubicia. O, ile tylko tego potrzeba było. Szkoda, szkoda tych naboi wszystkich. Może jakbym trafił w głowę, to było szybciej. No ale cóż. Ważne, że już jeden problem z głowy. Naboje sobie nadrobimy. Myślę, że go jakoś wyminę. Niestety zauważył mnie. To szybko. Zastanawia mnie, czy... O! Aj! Dobra, tu jest to. Jest amunicja. Nadrabiamy wszystko. Tu myślałem, że spawarkę możemy wziąć ze sobą, ale być może chodziło o ten komputer, żebyśmy mogli otworzyć te drzwi i zobaczyć, co tu się stanie. O, tu mamy trochę do czytania. Tu nic nie ma, tu też nic nie ma, czyli komputer daje, oj, ale to wrócimy do tego, tu czuję się w miarę bezpiecznie, więc możemy poczytać prosto z terminalu. Osobiste. Tak, reset tranzytu.
Słuchaj, no, stuknięty bydlaku, myślisz, że to coś przemieszcza się kolejką tranzytową? Pod ręką masz dźwignię, która odłączy sieć tranzytową od Apollo. Pociągnij ją do cholery i zakończmy tę paranoję. Myślisz, że jesteś bezpieczny, bo sieć tranzytowa jest wyłączona? Za to my jesteśmy uwięzieni jak szczury w klatce. Pomóż nam na litość boską. Czyli okazuje się, że ktoś, kto tutaj zarządzał tym terminalem, być może ten, którego go zastrzeliliśmy przed chwilą, bądź też ten android wyłączył tranzyt. Chyba ten android, bo on tu był zamknięty i uderzał w drzwi. Co tu jeszcze jest? Oszust. Mam dla ciebie ważne info, frajerze. Zapomnij, że się dogadasz z Sinclairem i chłopakami z ochrony Sixon. Powiedziałem im, że to ty zabiłeś Morrisona. Sprzątną cię, jak tylko cię zobaczą. Trzeba było pozwolić mi się przyłączyć. Nie przeżyjesz nawet tygodnia. Chociaż raczej wątpię, że to były wiadomości do androida. Potem by nie do końca to zrozumiał. Dobra, mamy coś tutaj jeszcze ciekawego do wzięcia. No, po coś jednak tu zabiłem tamtego androida, żeby tu na spokojnie wejść. Coś tu nie, tylko części, a te części mogę gdzieś może wykorzystać, może w ogóle bym mógł apteczkę zbudować. O, zobaczymy jeszcze raz. Nie, to jest czujnik, a to jest prawdopodobnie element B. Chyba, że w ogóle mamy ograniczenie do liczby części, nie wiem, to jeszcze, ale to prawdopodobnie wygląda na element B. Nie będę się tym zajmował, teraz tylko spróbujemy pójść dalej, czyli o, teraz mogę przynajmniej biegać. Zobaczymy, gdzie jeszcze możemy odpalić zasilanie. O, wygląda na to, że chyba to już działa. Czyli tak, nie wyobrażam sobie, jakby to wszystko miało wyglądać, gdyby ten android tutaj został. Teraz pytanie, czy ktoś jeszcze tu nie wejdzie. Dobra. No, odważnie. Odważnie, Ripley. Teraz tak. Ale tam chyba nic nie było. Tu widziałem, ten palnik mnie mocno interesował. Czy może zdecyduję się go teraz zabrać ze sobą? Nie, ale tu drzwi za to są. Więc niewiele gorzej. O, a ta wiadomość być może do tego była. Jakbym miał... O, mam zapis. Przyda się. Jakby miał przy sobie identyfikator, to byśmy wiedzieli, kto był tym zdrajcą. Kto tak namieszał w planach. Dobra, i teraz pytanie, co tu jeszcze Ripley może zrobić? Mamy jakieś interesujące punkty? O, tam... aha, to jest winda, czyli to nam nic nie daje. Tu coś jest. O, etanol. No nie, niestety tu już mamy limit etanolu. Mówię, żałuję. O! O tym marzyłem. Pytanie, czy tego też nie trzeba jakoś... doładowywać. Użyj. Albo nie, nie używaj. To było mądre. Tak mówię, trochę żałuję tego koktajlu Mołotowa, tego planu, bo idealna broń na obcego, przy okazji wykorzystuje dwa etanole, czyli spokojnie byśmy mogli tego tutaj naprodukować od groma. No ale dobra, gramy jak jest. Co to? To tam psuje się? Coś tam się nie pojawiło jeszcze z części jakiejś, tak? Mówię, nie ma za bardzo jak wrócić do tamtego nawet etapu gry, więc... haczymy. Wydaje mi się... o! To tak do góry muszę ciąć? Aha, już rozumiem. Wydaje mi się, że gra jest na tyle przemyślana, że nawet jakbyśmy nie mieli żadnego koktajlu, czy żadnych takich rzeczy do obrony, możemy przejść to spokojnie. Dlatego to jest na tyle moje zmartwienie, tym bardziej, że w którymś momencie powinniśmy też zdobyć drugą wersję koktajlu Mołotowa. Każda broń występuje co najmniej chyba w dwóch wersjach. To jest kolejny plus. Okej, okay, pierwszy raz wykorzystaliśmy palnik. Pocieszające jest takie, że możemy dzięki temu otworzyć znowu dużo, dużo nowych miejsc. Tak samo jak to było w przypadku znalezienia motoklucza. I teraz tak, o, ominąłem przejście. Tu jest... może powinienem częściej korzystać z latarki. Już tak mówię, nie lubię tracić tych wszystkich rzeczy od razu na starcie. Chociaż zobaczę, czy tam coś się nie kryło. Nie, nic się nie kryło. Idziemy dalej. Póki nam obcy tu nie wyskoczy przed twarzą. To jest wszystko ok. Ani żadne pożary, wybuchy, inne tego typu problemy. Bo zazwyczaj to z nimi tutaj mamy do czynienia w tej grze. I z nimi jest tu problem. Okej, okay, jesteśmy piętro niżej. Jesteśmy gdzieś... o, jesteśmy przy stacji tranzytowej, więc być może, jeżeli...
O, może będziemy w tym pomieszczeniu, co nie mogłem wejść, tak. Kurczę, idealnie zgadłem. Dobra, dostęp do modyfikacji, to zaraz się tu pobawimy. Ja zobaczę jeszcze, co tutaj jest. O, tam coś było użyj. A nie, tu jest jakaś identyfikator, po prostu tu jest, możemy wziąć. Część 5. Cały czas te części same się przewijają. Niestety nic z tego, co byśmy potrzebowali. Dobra, co tutaj ten system nam pokazuje? Co jest ewentualnie do uruchomienia? Oczyszczanie powietrza. Aha, tu jeszcze mamy do tranzytu obraz z kamery. Obraz z kamery wyłączymy, dostęp do drzwi, jeszcze coś potrzeba. Oczyszczacz powietrza też i po prostu dostęp do drzwi odpalimy. Nie wiem, które drzwi ten sam uruchomiłem, czy te blisko nas. A to już chyba mało istotne, jeżeli tu nam obce nie wyjdzie przed twarzą. To powinno być ok. Z ciekawości zobaczę, dostęp do drzwi. Aha, tam było coś interesującego, ale interesujące chyba po prostu chodzi o... Chociaż niekoniecznie. To jeszcze zobaczę tu. A, tu jest jakieś nagranie, no fajnie bym pominął. Ok, czyli wiemy już, gdzie to się działo. Teraz jeszcze szybko zobaczę te drzwi. Gdzie ja jestem? Te drzwi, które uruchomiłem, to są te tutaj. A my jesteśmy chyba w ogóle po zupełnie innej stronie tego wszystkiego. Tam koło takiego koła. Już wiem, gdzie są te drzwi. Teraz pytanie. O, one gdzieś tutaj są. Tak, tu. A, palcem pokazuję. Też bardzo mądre. Na pewno to zobaczycie. No dobra, schodzimy do stacji tranzytowej. Jeszcze zapiszę. Aha. O. Zapomniałem, że ich nie ma. To tyle z pocieszających wiadomości. Jednak jeszcze się pomęczymy trochę dalej. Tak, czy którąś... Aha. Póki co nie widzę tu, nie słyszę tu żadnych ludzi. Czyli może skorzystam z tego, że mam zapis, albo przywołam. Niech tranzyt przyjedzie, a sobie w tym czasie pójdę zobaczyć. O, dobra, tak ktoś chodzi. Chętnie bym zobaczył, ilu tych ludzi tam jest. Dwóch. Co ja za drzwi uruchomiłem w tym wszystkim? O, trzech. Wow. Dobra, to już po mnie. Ty nie żyjesz, ale nie znaczy, że... O! O! Jak zaraz nie wezmę apteczki! Wow, zrobimy to jeszcze raz. Okej, okay, czyli wiemy, że tu nam wyjdzie trochę takiej misji, takiej strzelaniny, chociaż może jakby się postarać. Może ja spróbuję zobaczyć, co będzie, jak bym ich załatwił tutaj, albo nie. Dobra, zawołam ich wszystkich na dół. Myślę, że będzie łatwiej. Gdzieś się ustawię w ciekawym miejscu, żebym miał wgląd na to, gdzie oni tu przychodzą. Na przykład tu za skrzynką gdzieś już się ustawię. Po prostu tak, żeby jakoś headshotem trafić. Nie mam jeszcze tego pada nowego, mówię, od nowego Xboxa. O, idealnie. Nie wyczułem go idealnie do końca. Może szybko przeładuj. Nadzieję, że nie marnujesz w ten sposób naboi. Dobra. I co, nikt więcej się nie zdecydował przyjść pomóc? Jeżeli tak, to po prostu pominiemy to miejsce u góry. Teraz... Sam nie wiem, co warto by było zrobić. Zobaczę jeszcze, co to wygląda na mapie. Nie, myślę, że tu jeszcze spokojnie wrócimy. Tu coś jest. Jakiś wykrzyknik, ale to może być... A, te kwadraty widzę, oznaczają chyba panele jakieś. I pojedziemy tam, tu na tą stację... O, ktoś jeszcze idzie? Nie, na pewno jeszcze wrócimy. A ja tam chwilowo wbiegłem szybko do góry. Chociaż, dobra, nie wiem, czy tam nie ma jakiegoś komputera. To jeszcze przed zakończeniem... O, tam ktoś jest. Przed zakończeniem tego odcinka.
Mogę go strzelić, postrzelić w nogę. O, i teraz już nie będziesz mógł chodzić. Dobra, zobaczymy, co tam jest na górze. Zobaczymy, co ich ciała kryją. O, tu jakiś identyfikator. Weź ze sobą. Kaseta niewielna się zdaje. O, tu jest ten trochę gorzej, bo jest ten na otwartym terenie, ale widzę, że nikt więcej nie zszedł na dół. To się nam zrobiło tak, o. Trochę jak w takich, mówię, rasowych FPS-ach. Dobra, to na drugą nóżkę, tak? To będzie chyba ta. Przeładować, bo z nabojami to jest ogromny problem. I zaraz jeszcze dwóch, z tego co pamiętam, powinno tam gdzieś być. Jeszcze sprawdzę na czujniku, czy gdzieś w pobliżu. Ciężko wyczuć. O! O! Tylko... drzwi go uratowały i to mi się nie podoba. No, pięknie. Replay i od nowa. Rozwiążemy to jeszcze jakoś inaczej. Na pewno tam wejdę, no nie odpuszczę tego. Wracamy do tego miejsca, gdzie leży dwóch już. O, a tam stoi dwóch, czyli jak się nie będę spieszył, o, to będzie na pewno śmiertelny strzał. Wkroczę. Raz, dwa. I ty tak samo. Raz. Chyba nie trafiłem idealnie, wkroczę, ale przynajmniej drugi strzał był śmiertelny. I ten sam zabiliśmy czterech kolegów. Mam nadzieję, że więcej tam osób nie było. Widać, jak się postaramy, to możemy ich tam dobrze podejść. Może jeszcze zapiszę. Nie chciałbym drugi raz z nimi walczyć. Tym bardziej, że tu mieliśmy dużo szczęścia, że gra się nieco przeblokowała. Ale dzięki temu możemy zobaczyć... O, już nikogo żywego tam nie widzę. Nie wiem, czy obcy może biegać, ale mamy zapisane, więc sobie spokojnie już tu podejdę i przeszukam te ciała. Odrobię nieco amunicji. A może Anusz będę miał jakieś miejsce. O, tu krew leży. No, trzeba przyznać, że tym strzelaniem się nie postarali do końca. Że to dosyć łatwo wszystko idzie. O! Ktoś jeszcze tu żyje? To jest chyba to pomieszczenie, które uruchomiłem. To mnie zastanawiało, czy nie ma jakiegoś komputera. Tu widzę, tylko jest dostęp do modyfikacji instalacji. Jeszcze sprawdzę, czy to jest to miejsce na pewno. Gdzie jestem? Nie, ja jestem tutaj, czyli to, co uruchomiłem... A nie. Moment. Dobrze, jestem. Jestem w tym miejscu właśnie. Czyli tak naprawdę odpaliłem tylko tutaj dostęp do tego pomieszczenia, a tutaj za wiele się nie działo. No dobra, jeszcze szybkie sprawdzenie, czy tu wszystko jest ok. Osiągnięto limit. Może apteczkę sobie wybuduję. Chociaż nie, szkoda tych iniektorów. No dobra, a to przejście tutaj, to chyba tam byliśmy jeszcze. Zobaczę, co to jest ten taki ważny punkt. Tak dla pewności. Chociaż nie wiem, czy mogliśmy tu wejść w ogóle. Okej, tam jest jakiś plan czegoś. O, tu się drzwi otworzyły. Pytanie, nie chciałbym za długo tu też krążyć. Pytanie, czy ja mogę tu wejść? Może już teraz, jak mam palnik? Nie, tu będzie potrzeba zupełnie innego urządzenia. No dobra, przechodzimy z misją dalej, idziemy do stacji tranzytowej. Tam myślę, że się pożegnamy. No tam trzeba zapamiętać, że tam coś wisi. I na pewno po to jeszcze tu wrócimy. Chyba z dołu tego nie chwycę w żaden sposób. Więc wygląda na to, że i tak byśmy wrócili na stację tranzytową. Może niepotrzebnie z nimi walczyłem. Tu nic nie ma, nic nie widzę. Idziemy w takim razie dalej. Stacja już podjechała, czy też wagonik nasz podjechał. Tutaj przeciwnicy zostali unieszkodliwieni. Po prostu wsiadamy i jedziemy. I w tym miejscu się chyba z wami pożegnam, bo już ten odcinek też wyszedł kolejny, bardzo, bardzo długi.